Witam wszystkich bardzo serdecznie i w takiej mojej nowej serii to będzie seria taka bardziej dziennikarska, ale internetowa, nie papierowa. I w tej serii będę mówić o grach komputerowych, ponieważ na nich się bardzo dobrze znam. Zatem pomyślałem, że no, ludzie będą słuchać tego, co mam do powiedzenia o grach. Zatem może powiedzmy, ostatnio wyszła taka seria Baldur's Gate Enhanced Edition i mimo że jej nie ma w tej chwili, ale to powiem trochę o samym Baldur's Gate, bo nawet jeśli bym miał tę serię i bym puścił wam teraz jakieś materiały z tej nowej serii, to zobaczylibyście, że w zasadzie mało pokazuje cokolwiek o tej grze, a i w ogóle jeszcze mniej mówię o niej, zatem może skupmy się na grach RPG i Baldur's Gate i tak dalej. W porządku, zatem w jednym kierunku tam będzie gdzieś lecieć graf, znaczy materiał z jakiejś tam gry, który w zasadzie nie ma większego znaczenia z tym, co mówię, ale zatem tak obejrzycie. Zatem no co, no Baldur's Gate to była taka gra, która była oparta na takim systemie Dungeons and Dragons. Tak, te dwa Baldury były właśnie oparte na tym systemie. Następne właśnie już zniesiono ten system i wprowadzono ten Advanced Dungeons and Dragons, bo to wiecie, bo Advanced to znaczy te zaawansowane i no cóż, no to dalsze gry to musiały być zaawansowane, nie? To wiadomo, że zaawansowane. No i główną wadą takiego systemu było to, że on zupełnie się nie nadaje do gier komputerowych, bo wiecie, ten system ma wszystkie przeliczniki, takie jak, nie wiem, obrażenia, unik i tak dalej. To jest taka matematyka, kompletnie się nie sprawdza w grach komputerowych, wiecie, bo to, no, właśnie to się wiąże z kolejnym problemem, który właśnie chciałem poruszyć, to jest to, że nie ma tam mistrza gry w takim Baldurze na przykład, no bo normalnie patrzcie, no, podchodzicie do jakiegoś tam wilka w Baldurze i tuszacie go i was zabija, no. No a tak gdybyście grali normalnie, tak na papierkowym systemie, no to mistrz gry by wam powiedział, no okej, dobra, zabiłeś tego wilka, no i idziemy dalej. No właśnie Baldur's Gate tego nie posiadał kompletnie, tego mistrza gry nie było. No i musieliście zabijać te potworki, no. No tak, to nie było takiego cheata, takiego przejścia. To pomijam fakt zupełnie, że mistrzem gry może być na przykład no, sama gra albo narrator, bo no, słyszałem takie opinie, ale no, to ja się z tym nie zgadzam, bo coś tam. No i w każdym razie jeszcze co mogę powiedzieć o tym całym D&D. D&D był bardzo kiepski w tych grach, bo trzeba było rozwijać swoją postać i raz w Wysacie na systemie D&D to kompletna porażka. Bo wiecie, bo jeśli nie widzicie tych wszystkich takich plusów, tam dojedziecie w siłę i macie 100 siły czy coś, no to jest do dupy w ogóle, nie? Tam to właśnie w D&D to nie ma czegoś takiego, tam po prostu siła jest od razu taka, jaką tam wylosowaliście i potem tam z poziomu nie możecie awansować, no i to jest po prostu no, gówno, no porażka kompletna. No i jako gracz, który grał dużo w te papierowe Dungeons & Dragons, to muszę powiedzieć, że to kompletnie mi się nie podobało. To jest po prostu, nie wiem, co oni myśleli zupełnie, tworząc takie coś. No, w każdym razie, jeszcze wracając do Baldura, to taki Baldur był bardzo, bardzo unikatowo grą, bo nie był pierwszą grą, która była oparta w ogóle na tym D&D, bo wcześniej w ogóle żadnych gier nie było i to Baldur w ogóle był pierwszą grą na świecie, a przynajmniej taką, którą ja znam, zatem tak, to się zalicza do tego, to jedno i to samo. No i może mówiąc szerzej trochę o Baldurze, już pomijmy tę deskopaną rozgrywkę. Powiedzmy trochę o fabule. Fabuła była bardzo, bardzo kiepsko budowana. Już teraz nie jest taka
wiecie, nie jest taka filmowa i dlatego jest bardzo kiepska i może komuś się zupełnie to nie podobać, bo może po prostu zignorować fakt, że to jest odpowiednia stylistyka i takie tam rzeczy. To za trudne pojęcia dla takiego młodego gracza, który po prostu jeśli nie zobaczy takiej jednej prostej rynny, z której będzie się składać plansza i także fabuła, to wtedy powie nie. Dlatego to jest bardzo, bardzo złe. No i właśnie z powodu tych, przez to, że to były takie stare rozwiązania fabularne, to po prostu to się nie sprawdza. Po prostu się nie sprawdza kompletnie. No i poza tym jeszcze można powiedzieć o tym polskim akcencie w Baldur's Gate, to była ta polonizacja, no i która była taka, wiecie, taka epicka i w ogóle, ale tylko dlatego, że nikt wcześniej takiej nie robił. Zatem wiecie, to była dobra, bo nie było lepszych. No i tak to wychodzi. I w ogóle jeśli już mówimy o samej fabule i może powiem coś o narratorze. Narrator był kompletnie do dupy, bo tak bardzo, bardzo przesadnym tekstem opowiadał o tej całej fabule i tak to mi się zupełnie nie podobało. Bo wiecie, bo ja już miałem ileś tam lat, kiedy w to grałem, bo w ogóle jestem takim starym graczem z doświadczeniem. To zupełnie mi to się nie podobało, bo gra była jak taka bajka, nie? A bajka jest zła i w ogóle tu nie mam na myśli tego, że właśnie pomyliłem ten termin z powieścią przygodową, którą właśnie tego Baldury były. To były powieści przygodowe, nie, to były bajki dla mnie i dlatego ten narrator był kompletnie do dupy. No ja w ogóle nie wiem o co z tym chodziło i no i co jeszcze mogę powiedzieć o samym Baldurze albo o tych grach. No po prostu jest w nich za dużo czytania i wiecie, jak zobaczył, jak normalny taki przeciętny polski gracz zobaczy tyle tekstu, to po prostu no się załamie, no bo co, no, czy widzieliście tyle tekstu na tych Battlefieldach, czy w tych no, tych Call of Dutach, czy coś tam, no, po prostu nie ma tego, no i jest dupy, nie? No co, jeszcze jakieś tam Assassin's Creed, no też, no nie ma tekstu, no i to jest dobre rozwiązanie, bo gracz nie męczy wzroku, a tak tutaj, wiecie, w Baldurze zagadujesz i nie wiadomo, kiedy ta postać przestanie ci gadać tam i w ogóle czuję się często, jakbym książkę czytał, a nie grał w jakąś taką bardzo dobrą grę. No i to właściwie tyle, no jeśli chodzi o te wszystkie gry, takie powiedziałbym teraz, tak nie mając tej Enhanced Edition, że no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Może to będzie taki dobry trend, żeby uświadamiać ludzi w tych starych gatunkach. Ale sam fakt, że sam nie jestem kompletnie zaznajomiony z tymi tytułami i przez ostatnie kilka minut pieprzyłem głupoty, no stawia pod znakiem zapytania ten cały filmik, ale no cóż, no gadać trzeba, nie? Bo wiecie, bo wyszła Enhanced Edition i jeszcze nie daj Boże mnie inni ubiegną w tym wszystkim, jakieś partnery czy coś, no jak tak można, no. Ja jestem po prostu autorytetem dla was, nie? Sprawa gier. No, jeszcze. No. No tak, no to było właściwie tyle.